Tomasz Oświeciński zdradził nam swoje plany odnośnie swojej pracy zawodowej. Czy będzie dalej grał w filmach Wegi? Mocne postanowienia aktora. Tomasz Oświeciński nie może narzekać na brak zajęć. Pojawia się na planach filmów i seriali, gdzie wciela się w ciekawych bohaterów. Aktor wziął udział także w Tańcu z Gwiazdami. Program wrócił na ekrany telewizorów po przerwie związanej z epidemią koronawirusa w Polsce. Niestety jako pierwszy pożegnał się z tanecznym show. Tomasz Oświeciński o współpracy z Patrykiem Wegą. Tomasz Oświeciński to aktor znany głównie z ról gangsterów i przestępców. Jest niekwestionowanym liderem wśród ulubionych aktorów Patryka Wegi. Zagrał aż w 9 jego produkcjach. Czy będziemy mogli zobaczyć go w kolejnych projektach realizowanych przez niego? Reporterka Jastrząb Post postanowiła zapytać aktora, czy ma już może jakieś plany z tym związane. Czy poważnie myśli o zakończeniu współpracy z Patrykiem Wegą? Znak zapytania. Zakończyłem przygodę z Patrykiem. Dziękuję Patrykowi, że dzięki niemu zaistniałem i z tego żyję. Grałem w teatrze. Ale ten etap jest zakończony. Chciałbym się rozwijać. Mam nadzieję, że w przyszłości zagram u pana Smarzowskiego czy Agnieszki Holland. To jest moje marzenie. Patryk robi podobne filmy. Wszystkie są mniej więcej do siebie podobne. Ja bym chciał zrobić coś więcej, coś innego. Ja dzięki niemu zaistniałem w tej branży. To dało mi bardzo dużo mu zawdzięczam, nie ujmując mu nic. Chciałbym iść do przodu, krok dalej. Ja już odmawiam takich ról jak bieganie z pistoletem i grożenie komuś. To są role, które mnie nie interesują. Interesują mnie role, w których mogę się wykazać aktorsko. Chciałem zagrać geja, zagrałem geja. Może zagram amanta. Jak się okazuje, mało brakowało, a Tomasz nie przyjąłby nawet roli w filmie Polityka. Podczas Polityki, jak dostałem propozycję, przeczytałem scenariusz i swoją rolę, którą miałem zagrać. Powiedziałem Patrykowi, że ja już się nagrałem takich ról, nie chcę już tak grać. A on zapytał, co chciałbym zagrać. I dał mi rolę księdza. Dlatego ją przyjąłem. Natomiast wszystkie jego filmy i bohaterowie są podobni. Czyli bohater w Pętli był bardzo podobny do tego w Bad Boyu. Ile można grać takich bohaterów? Fajnie byłoby jakieś przeciwieństwo, gdzie można wykazać się bardziej aktorsko.